Audycja powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Początkowe dni jesieni, kiedy jest jeszcze ciepło i słonecznie, nazywamy babim latem. Babie lato to też jak wiemy nici pajęcze unoszące się w powietrzu i wyraźnie widoczne we wczesnojesiennym słońcu. Wyrażenie to babie lato zainteresowało pana Roberta z Zielonej Góry, który zastanawia się, czy ma ono jakiś związek z babą, czyli kobietą. Tak się przypuszcza, że właśnie ma ono związek z babą, czyli kobietą, a to między innymi dlatego, że baba występuje w nazwie późnego lata nie tylko w języku polskim, ale też na przykład w niemieckim. Po niemiecku babie lato to alt Weiber Sommer", co oznaczy dosłownie lato starej baby. Musimy sobie uzmysłowić, że polska baba oznaczała kiedyś nie każdą kobietę. Czyli tak jak jest dzisiaj, lecz kobietę starą. No bo pierwotnie baba to była po prostu matka ojca albo matka matki. Później babę zdrobniliśmy do babki, a następnie babkę spieściliśmy do babci i dzisiaj oczywiście na matkę matki albo matkę ojca mówimy babka albo babcia, a baba jako nazwa tej seniorki rodu nie występuje. Natomiast dawniej baba to po prostu była właśnie po pierwsze matka matki albo matka ojca i w ogóle stara kobieta. A zatem polskie babie lato to dokładnie to, co niemieckie Altweiber czyli lato starej kobiety. Jaki może być związek między ostatnimi w danym roku ciepłymi i słonecznymi dniami, a starą kobietą. No, sądzi się, że dostrzeżono podobieństwo między takim właśnie późnym latem a późną miłością. Jak wiadomo, jesień niesie konotacje związane ze starością. O tym okresie życia mówimy jesień życia. I jesień życia to po prostu starość. A takie babie lato, czyli ten okres tuż przed jesienią, albo początek jesieni, ale jeszcze taki no, radosny, to ten czas właśnie, kiedy ta jesień się zbliża, ale kiedy można jeszcze cieszyć się życiem, czyli po prostu przeżywać miłość.